Ósmy dzień tygodnia. Cotygodniowy magazyn watykański przygotowany przez Watykańskie Centrum Telewizyjne. Bóg zna mnie po imieniu. Stronnicę wspomnień Benedykta XVI, który 29 czerwca świętował 60. rocznicę swoich święceń kapłańskich. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła celebrował w Bazylice Watykańskiej mszę świętą i nałożył święty paliusz 41 biskupom metropolitom. 60 lat miłości do Chrystusa, zmysł odwiecznego i zrozumienie ludzkich sytuacji. Tymi słowami kardynał Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, wyjaśnił przed naszym mikrofonem jeden z wyróżniających rysów kapłana Józefa Ratzingera. Etyka dla biznesu. Etyka musi i może być przyjaciółką osoby, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii. Taką refleksję przekazuje ksiądz kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, w związku ze spotkaniem, które ostatnio odbywało się w Watykanie na temat finansów, które winny służyć człowiekowi. Pszczoły Watykanu. Fontanna Borrominiego powróciła do starożytnego blasku po skrupulatnych pracach konserwatorskich, mówi koordynatorka grupy fontanny Państwowa Miasta Watykan Barbara Bellano i Guy Devrie, odpowiedzialne za Laboratorium Odnawiania Marmurów Muzeów Watykańskich. Nowe oblicze Castel Gandolfo. Od 6 lipca Benedykt XVI przeniesie się do letniej rezydencji papieskiej. Dyrektor willi papieskich, Severio Petrillo, przewodzi nam w odkrywaniu dokonanych w ostatnich latach prac restauracyjnych i modernizacyjnych. Felieton ojca Federico Lombardiego. Już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciółmi. W dniu rocznicy swoich święceń kapłańskich, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, wygłoszona przez papieża homilia była mocnym świadectwem jego duchowości kapłańskiej. To, co uderza najmocniej, to nacisk kładziony na osobistą relację z Jezusem, który w chwili święceń zwrócił się do Niego i przyjął Go w poczet tych, do których zwrócił się w wieczerniku. Ta relacja staje się tak wewnętrzna, że kapłan może mówić ja w sposób zgodny z prawdą, w imieniu Jezusa, powtarzając skutecznie Jego słowa, tak jak dzieje się to, gdy sprawuje sakrament pokuty lub konsekruje Eucharystię. Od tego dnia papież przeszedł długą drogę, przechodząc i pełniąc różne formy posługi kościelnej, aż po tę najwyższą. Była to droga, która wymagała cierpliwości, którą opisuje on jako drogę w słońcu i deszczu, w pogodzie i w trudnościach, w różnych fazach oczyszczenia i próby, ale też w ewangelicznej radości. 60 lat wierności, świętowanych w prostocie i bez triumfalizmu, ponieważ są one raczej darem niż zdobyczą. Darem dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla wszystkich kapłanów, którym słusznie Benedykt XVI nie przestaje przypominać swoim słowem, ale nade wszystko przykładem, że osobista relacja z Jezusem, przyjacielem, jest źródłem permanentnej żywotności i płodności w ich powołania i posługi. Wypełniony po brzegi w Bazylice Watykańskiej papież celebrował w środę mszę świętą w uroczystość świętych patronów Rzymu i przypomniał o swoich święceniach kapłańskich we Fryzyndze. O szczegółach mówi Alessandro De Carolis. Bóg zna mnie po imieniu. Rozpiętość liczy 60 lat, od fresków katedry we Fryzyndze do kształtów Bazyliki Watykańskiej. Nasz bohater nie jest już młodziutkim księdzem jak wówczas, ale najwyższym pasterzem Kościoła. W ten sposób dla Benedykta XVI uroczystość 29 czerwca 2011 święta apostołów Piotra i Pawła wypełniła się wspomnieniami posługiwania, które z Bożego zamysłu doprowadziło go od podstaw na szczyty. Kapłan, biskup, sługa sług Bożych. Benedykt XVI podzielił się myślami o istocie posługi kapłańskiej poprzez pryzmat swojego 60-letniego doświadczenia. Tak jak w poranek 1951 roku papież powiedział, że usłyszał rozbrzmiewające w jego sercu słowa: nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. Jest to szczególny rodzaj przyjaźni, która zakłada odpowiedzialność. Przyjaźń, którą on mnie obdarza, może oznaczać tylko, że ja będę starał się poznawać go coraz lepiej, że ja w Piśmie Świętym, w sakramentach,
modlitewnym spotkaniu, we wspólnocie świętych, w osobach, które się do mnie zbliżają i które On do mnie przysyła, staram się poznawać ciągle bardziej Jego samego. Przyjaźń nie jest tylko znajomością, ale jest przede wszystkim komunią pragnień. Przyjaźń z Chrystusem jest preludium naśladowania. Tak jak On, powiedział Ojciec Święty, musimy przekraczać granice środowiska, w którym żyjemy i wyruszyć w drogę, pokonując lenistwo pozostawania skoncentrowanymi na sobie samych. Kapłan staje się takim, mówił dalej papież, gdy przynosi światu owoc, który trwa, jak lotorośl, która trwa w innym krzewie, w którym się przemienia. Ale jak dojrzewa owoc powołania? Potrzebujemy słońca i deszczu, pogody ducha i trudności, faz oczyszczenia i próby, jak również czasów radosnego kroczenia z Ewangelią. Spoglądając wstecz, możemy dziękować Bogu za obie rzeczy, zarówno trudności, jak i radości, za godziny ciemności i za te szczęśliwe. W obydwu przypadkach rozpoznajemy nieustanną obecność Jego miłości, która wciąż na nowo niesie nas i wspiera. Z racji tej wyłącznej miłości, poprzez którą Chrystus przychodzi, by uczynić z kapłana swoje drugie ja, udzielając mu władzy, która, jak mówił papież, prawie budzi lęk, to znaczy władzy odpuszczenia grzechów, każdy kapłan powołany jest do absolutnej wierności Jego woli. Chodzi o to, by osiągnąć te same pragnienia, które ma Chrystus w procesie upodabniania się, który może łączyć tylko przyjaciół. Jest to słodkie jarzmo Chrystusa, zakończył papież, słodkie jarzmo symbolizowane przez wstęgę nakładanego paliusza, zgodnie z tradycją 29 czerwca, na ramiona nowych arcybiskupów metropolitów, tym razem aż 41. Jarzmo Chrystusa tożsame jest z Jego przyjaźnią. Jest to jarzmo Jego woli, prawdy i miłości. We mszy świętej, zgodnie z dawnym zwyczajem, wzięła udział także delegacja prawosławnego patriarchatu ekumenicznego, przybyła do Rzymu w imieniu Bartłomieja I, serdecznie powitana przez Benedykta XVI. Papież następnie udał się z bazyliki do swojej rezydencji w Pałacu Apostolskim, by zakończyć świąteczny poranek modlitwą Anioł Pański z okna swojej biblioteki. Do tysięcy wiernych, którzy go oczekiwali, papież skierował myśl związaną z postaciami świętych Piotra i Pawła, zainspirowaną hymnami z tradycji wschodniej. Dwaj wielcy apostołowie są skrzydłami poznania Boga, które przebiegły ziemię aż po jej krańce i wzbiły się do nieba. Z okazji 60 lat kapłaństwa Ojca Świętego zarejestrowaliśmy świadectwo księdza kardynała Mauro Piacenza, prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Materiał Barbary Castelli. Sześćdziesiąt lat miłości do Chrystusa. Kościół świętuje 60-lecie święceń kapłańskich Benedykta XVI. W całym świecie mnożą się inicjatywy dla uczczenia tych lat miłości i służby, adoracje eucharystyczne, spotkania, inicjatywy solidarności. Był 29 czerwca 1951 roku, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, gdy młody Józef Ratzinger został wraz z bratem wyświęcony na kapłana we Fryzyndze z rąk kardynała Michaela von Haulhabera. Był to piękny letni dzień, czytamy w książce Moje życie, autobiografia Józefa Ratzingera, który pozostanie niezapomnianym jako najważniejszy dzień mojego życia. Nie należy być przesądnym, ale w momencie, w którym stary arcybiskup włożył na mnie swoje ręce, ptaszek wzleciał nad głównym ołtarzem i zaintonował radosny śpiew. Dla mnie był to jakby głos z wysoka, który mówił: bardzo dobrze, jesteś na właściwej drodze. Ksiądz kardynał Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, wyjaśnia nam, jakie są wyróżniające rysy kapłana Józefa Ratzingera. Przejrzystość jego tożsamości kapłańskiej. To wydaje mi się rysem wyróżniającym dla kapłaństwa Józefa Ratzingera. Mówimy o świadomości bycia w sposób ontologiczny, wchłoniętym przez Chrystusa.
A zatem chodzi o to, by znikać w najbardziej możliwym stopniu, po to, by mógł objawić się sam Chrystus. Ojciec Święty posiada pewną cechę, która wydaje mi się cenna i godna naśladowania także przez innych kapłanów. To fakt, że przejrzystość doktryny znajduje odbicie w przejrzystości jego życia. Ta doktryna nie jest zatem zwyczajnie nauczana, głoszona, ale przeżywana w codzienności, trwającej 60 lat, już przed pontyfikatem. To wydaje mi się wyróżniającym rysem jego kapłaństwa. Księdzem nie jest się do czasu tylko cząstkowo. Jest się nim zawsze, całą duszą, całym naszym życiem, powiedział Benedykt XVI w ubiegłym marcu, spotykając się z kapłanami Rzymu. Czyż w tych słowach nie wyraziła się misja kapłańska Ratzingera? W poszczególnym kapłanie żyje kapłaństwo Chrystusa. W kapłaństwie Chrystusa jest zbawienie ludzkości. Mówiąc inaczej, nasz Pan przychodzi na ten świat jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To dlatego Chrystus jest celibatariuszem. To dlatego nie ma żadnego innego zainteresowania niż to, by rozszerzać Królestwo Ojca. A więc wyraźnie interesuje go zbawienie osoby w całej jej integralności. Nie można więc mówić, ja pracuję jako ksiądz, ale ja jestem księdzem. Jakie przesłanie niesie dla Kościoła i świata ten jubileusz 60 lat kapłaństwa? Wielkości w małości. Ale tej małości nie uważam za ujmę, ale pojmuję ją w sensie małych, o których mówi Jezus w Ewangelii. Ten papież jest naprawdę bardzo wielki. Zgadzają się z tym nawet ludzie będący bardzo daleko. Nie trzeba być blisko. Ale rzeczą, która zachwyca i każe chwalić za nią Pana, jest jego pokora, delikatność, jego sposób przedstawiania i nauczania wielkich prawd wiary, także tych, które najbardziej drażnią wrażliwość osób będących daleko, gdyż nie pasują one do współczesnej mentalności. Umiejętność wykładania ich z wdziękiem i delikatnością, tak jak czyniłby to sam nasz Pan Jezus Chrystus. Posiada nadzwyczajne ciepło. To połączenie wielkości i poczucia wieczności, świętości i praw, które są bezdyskusyjne, ze zrozumieniem okazywanym różnym ludzkim sytuacjom. W piątek rano papież przyjął w Watykanie uczestników 37. konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej wyżywieniu i rolnictwu. Ubóstwo, niedorozwój, a następnie głód, powiedział papież, pozdrawiając nowo wybranego dyrektora generalnego José Graciano da Silva, są często skutkiem egoistycznych postaw, które wychodząc z serca człowieka objawiają się w jego działaniu społecznym i w wymianie ekonomicznej i przekładają się na negację podstawowego prawa każdej osoby, prawa do wyżywienia. Benedykt XVI ze smutkiem stwierdził, iż pierwszymi, którzy płacą tego cenę, są dzieci, skazywane na przedwczesną śmierć albo zmuszone przez różne formy wyzysku także do otrzymywania minimum pożywienia. Kwestia zapewnienia wyżywienia, zakończył papież, jest autentycznie ludzkim wymogiem. Ostatnio w Watykanie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę Justitia et Pax poświęcone relacjom między etyką a finansami. Materiał przygotował Stefano Leszczyński. Etyka dla biznesu. W encyklice Caritas in Veritate, promulgowanej 29 czerwca 2009 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI życzył głębokiej refleksji nad koniecznością etyki w ekonomii, finansach i etyki w gospodarce, aby służyły one dobru człowieka,
szanowały jego godność i służyły dobru wspólnemu. Z inicjatywy Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju reprezentanci świata biznesu po raz pierwszy spotkali się w Watykanie, aby dyskutować na temat ekonomii, która w centrum stawia człowieka i jego potrzeby, mówi kardynał Pater Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax. Etyka powinna być i może być przyjacielem każdego człowieka, tak jak działalność gospodarcza i przedsięwzięcia powinny służyć dobru człowieka i dobru wspólnemu. Poszukujemy więc jedynie promowania idei wzrostu etyki w gospodarce, by zwracała ona uwagę na potrzeby człowieka, a nie poświęcała go dla celów partykularnych, ani też by nie traktowała człowieka jako przedmiotu i nie wykorzystywała go w celu czerpania korzyści. Właściwe produkowanie i dystrybucja bogactw oznacza także działanie w duchu nauczania o sprawiedliwości społecznej. Bardzo często brakuje sprawiedliwości społecznej, a ona była jednym z czynników, które spowodowały ostatni globalny kryzys. Kryzys, który wpłynął również negatywnie na rozwój najsłabszych państw. Wydaje mi się, że elementem fundamentalnym dla ekonomii, która jest w fazie szybkiego rozwoju i przede wszystkim dla tych sektorów ekonomii i gospodarki, które zależą od globalnych reguł, finanse są jedynie klasycznym przykładem, jest opieranie się na wymianie światowej według zasad dostosowanych do tego, co nazywamy kontekstem międzynarodowym. Oczywiście, aby to mogło być realizowane, trzeba wesprzeć wiele państw, a to wymaga również czasu. Con le regole aggiornate a quello che è il contesto internazionale, ovviamente per far questo questi paesi devono essere aiutati, non è che questo accade dalla sera alla mattina. Etyka nie stoi w sprzeczności z przedsięwzięciami i przywołuje zasady takie jak braterskość, odpowiedzialność i pragnienie czynienia dobra inspirowane świadomością i prawdą. Zapytaliśmy profesora Andy Zelke z Harvard University, Kennedy School, czy możliwa jest ekonomia, która będzie służyć człowiekowi i jego dobru. Wydaje mi się, że im bardziej liderzy świata biznesu uświadomią sobie fakt, iż to na nich spoczywa odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa, a nie tylko w konfrontacji z ograniczoną rzeczywistością społeczną, tak jak na przykład z działaniami wybranej grupy przedsiębiorców, tym lepiej będzie dla społeczeństwa. Mogę powiedzieć, że ludzie biznesu, którzy tutaj się zebrali, przyjechali tu, ponieważ martwią się tym faktem. Chcą być częścią przedsięwzięć, które będą miały jakieś konkretne znaczenie. Oprócz tego, że będą ich instrumentem tworzenia profitów. Wierzę, że wiele aspektów, które dotyczą biznesu i sektora prywatnego, będą korzystne dla społeczeństwa i były korzystne, ale musimy je jeszcze ulepszyć, zwracając uwagę na działania dla dobra wspólnego, a nie jedynie dla czerpania partykularnych zysków czy korzyści jednej wybranej grupy osób. Akcjonistów, akcjonariuszy. We wtorkowe popołudnie Ojciec Święty zainaugurował nowy multimedialny portal informacyjny Watykanu www.news.va. W Wigilię uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła Benedykt XVI właśnie w ten sposób mógł przekazać niektóre najważniejsze informacje z tego dnia. Strona internetowa to informacje przekazywane przez L'Osservatore Romano, Radio Watykańskie czy Centrum Telewizji Watykańskiej, ale i agencje informacyjne takie jak Vatican Information Service czy agencja Fides. Nowy portal będzie zawierał nie tylko informacje o posłudze Ojca Świętego, ale też wiadomości o dykasteriach Stolicy Apostolskiej, ważnych wydarzeniach w świecie i różnych sytuacji różnych kościołów. W Watykanie zakończono już prace renowacyjno-konserwacyjne słynnej fontanny delle Appi. Barbara Castelli przypomni historię tego dzieła i prace, jakie wykonali konserwatorzy. Pszczoły Watykanu. Fontanna delle Api, znajdująca się przy Via del Pellegrino w Watykanie, już powróciła do swojego pierwotnego piękna. Zakończone zostały trwające kilka miesięcy prace konserwacyjne fontanny,
która jako pierwsza ozdobiła Małe Państwo Watykańskie. Jest z nami architekt Barbara Bellano, koordynująca grupę fontan znajdujących się w Watykanie. W ostatnim czasie gubernator Państwa Watykańskiego powołał również odrębną instytucję, która ma chronić te nieocenione dziedzictwa architektury i troszczyć się o ich harmonię z przyrodą. Fontanna delle api, a więc fontanna pszczół, została zrealizowana za pontyfikatu papieża Urbana VIII Barberiniego. Zawdzięcza swoje imię pięciu pszczołom, jakie zostały wyrzeźbione na tym dziele sztuki. Oczywiście pszczoły przypominają również o herbie rodu Barberinich. Były to trzy pszczoły na niebieskim tle. Fontanna znajduje się na Via del Pellegrino, tuż obok wejścia do kościoła świętej Anny. Jest to mała fontanna, generalnie jej realizację przypisywano Berniniemu. Dziś wiemy z całą pewnością, że dzieło sztuki zostało zrealizowane przez Borrominiego w czasie, kiedy był początkującym rzeźbiarzem w pracowni swojego mistrza. Dalej, dawniej, za czasów pontyfikatu papieża Juliusza II, fontanna była umieszczona w tzw. korytarzu belwederskim, gdzie jeszcze dziś znajduje się płyta przypominająca umieszczone tam niegdyś dzieło architektury. Początkowo, kiedy za pontyfikatu papieża Juliusza II odkryto tu wodę krystalicznie czystą, mieszkańcy wierzyli w jej cudowne działanie. Dlatego też Ojciec Święty postanowił umieścić pierwszą fontannę przy ówczesnych granicach Państwa Watykańskiego, tak by mieszkańcy miasta mogli korzystać z wody o cudownych właściwościach. Poza tym woda z tego źródła trafiała również na stół Ojca Świętego. Fontanna delle api dzięki ogromnej pracy konserwatorów powróciła do swojego pierwotnego piękna. Przede wszystkim dokonano prac utwardzania materiału z użyciem nowoczesnych technologii, bez stosowania materiałów organicznych. Konserwatorzy zaczęli od dokładnego oczyszczenia mechanicznego i chemicznego fontanny i zakończyli prace konserwacyjne, konserwując dzieło metodą laserową. Prace pozwoliły na odkrycie obecności maskaronu znajdującego się na wyższej części fontanny i całkowicie pokrytego przez wapień, tak jak w większości dzieła. Mówi Guy Derwe, dyrektor Laboratorium Renowacji Marmuru w Muzeach Watykańskich. Wybraliśmy tę fontannę dlatego, ponieważ jej stan już od dawna wymagał gruntownej konserwacji. Bardzo często odwiedzana przez turystów, narażona była także na czynniki środowiska mogące pogorszyć jej kondycję. Poza tym fontanna, jak już wspominała architekt Barbara Bellano, to jedno z najważniejszych dzieł architektury i jest to dzieło ważne, zrealizowane przez Borrominiego dla pracowni Berniniego. Z wszystkich fontan, jakie są w Watykanie, właśnie ta wymagała szybkiej, gruntownej renowacji. Oczywiście większość zniszczeń i uszkodzeń była spowodowana przez smog, którego jest wiele w naszym mieście. Niestety niektóre części z tego powodu zostały całkowicie zniszczone, niektóre udało się nam odrestaurować, inne odzyskano we fragmentach. We wtorek Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął od kardynała Dionizego Tetamazzi rezygnację z kierowania archidiecezją Mediolanu, złożoną ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jego miejsce zajmie powołany przez Ojca Świętego kardynał Angelo Scola, dotychczasowy patriarcha Wenecji. 70-letni kardynał urodził się w Malgrate, należącym do archidiecezji mediolańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 18 lipca 1970 roku, a podczas konsystorza 21 października 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II włączył go do grona kardynałów. Dla Ojca Świętego rozpoczął się również czas wakacji. Już za kilka dni, 6 lipca, Benedykt XVI pojedzie do letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Materiał Alessandro Di Bussolo. Nowe oblicze Castel Gandolfo. W Pałacu Papieskim w Castel Gandolfo wszystko jest już gotowe na przyjęcie po raz kolejny Ojca Świętego Benedykta XVI, który przyjedzie tutaj 6 lipca po południu. Także w tym roku Ojciec Święty podjął decyzję o spędzeniu wakacji w Castel Gandolfo, prawie 450 metrów nad poziomem morza, na wzgórzach 30 km od Rzymu. Tu Ojciec Święty spędzi większość letniego czasu, stąd wyjedzie w podróż apostolską do Hiszpanii, włoskiej Ancony i Niemiec. Ojciec Święty Benedykt XVI przybędzie do Castel Gandolfo, które od 1626 roku jest letnią rezydencją papieży. W minionych latach rezydencja była wielokrotnie poddawana pracom renowacyjnym i modernizacyjnym. Zobaczmy, jak się zmieniła, wchodząc przez
piękną bramę, na której napisana jest data jej wykonania, 10 lipca 1728, szybko wchodzimy na mały plac, który w czasie letnim gości pielgrzymów i wiernych podczas modlitwy Anioł Pański i podczas audiencji z Ojcem Świętym. Unosząc wzrok ku górze, nie mija niezauważona nowa struktura wykonana ze stalowych ocynkowanych belek, która podtrzymuje system przezroczystego zadaszenia. Konstrukcja została wykonana w 2008 roku i zastąpiła bawełniane kurtyny, które nie chroniły pielgrzymów i wiernych w przypadku deszczu, mówi dyrektor papieskich rezydencji Severio Petrillo. Inną korzyścią płynącą z zamontowania tego systemu jest fakt, że możemy otwierać i zamykać go zaledwie w kilka minut. Jest to bardzo wygodne, a poprzedni system, który powstał jeszcze za czasów pontyfikatu papieża Jana XXIII, nie pozwalał na to i był montowany i demontowany każdego roku. Było to trudne i uciążliwe, szczególnie podczas silnego wiatru, gdy kurtyny uderzały o siebie. Zadaszenie chroniące przed deszczem było tylko częściowe, zabierało również więcej światła z głównego placu. Obecnie lekka konstrukcja chroni przed deszczem i pozwala przenikać promieniom słońca, tak więc spotkania z wiernymi mogą odbywać się bez przeszkód. Zadaszenie podzielone jest na 6 niezależnych paneli. Dzięki specjalnemu elektrycznemu systemowi regulowanemu za pomocą pilota, panele otwierają się wzdłuż wyznaczonych metalowych konstrukcji. Nowa konstrukcja i zabezpieczenie belek zostały przygotowane podczas prac renowacyjnych ścian dookoła małego placu. Jak widzimy na wcześniejszych archiwalnych materiałach, zmieniony został kolor fasady, wykonany mlekiem wapiennym w linii, jaką kieruje się włoska architektura. Z tej okazji służby techniczne gubernatora Państwa Watykańskiego dokonały też modernizacji papieskiego balkonu, z którego przemawia papież. Ten balkonik był mniejszy i bardziej wąski od aktualnego. W zasadzie wysunięty był jedynie na 30 cm, podczas gdy przebywał tutaj papież Pius XII, który, jak wiemy, nie miał dobrego zdrowia i przez dłuższy czas, zazwyczaj do końca listopada, przebywał w letniej rezydencji. Bardzo często, nawet podczas złej pogody, gdy czy zimna, pojawiał się na tym balkonie. Wąski balkon i zadaszenie nad oknem chroniło przemawiającego papieża. W 2008 roku podjęliśmy decyzję o jego poszerzeniu i przedłużeniu w taki sposób, aby pielgrzymi mogli lepiej widzieć Ojca Świętego i cieszyć się z jego obecności. Kiedy ktoś wchodzi na plac, wie, że jest to szczególny balkon, świadczy o tym umieszczony tam herb Ojca Świętego. Wraz z dyrektorem papieskich rezydencji wchodzimy na zewnątrz, aby podziwiać fasadę budynku, która również została odrestaurowana i pomalowana, tak jak pierwowzór zrealizowany przez architekta Carlo Maderno. Artysta na prośbę papieża Urbana VIII w 1623 roku rozpoczął pracę nad modernizacją rezydencji. Tak oto wyglądała ona przed 2006 rokiem, a tak wygląda dzisiaj. Konserwatorzy próbowali przywrócić do pierwotnego, oryginalnego stanu fasadę budynku, zwracając szczególną uwagę na ościeżnice okien, realizując kolorystykę, która w latach 30. została zmieniona. Do oryginalnego wyglądu przywrócone zostały również drzwi Pałacu Apostolskiego. Zdjęto z nich niekorzystnie wyglądające warstwy lakieru, które je obciążały. W poniedziałek 4 lipca o godzinie 11 Ojciec Święty Benedykt XVI zainauguruje w Watykanie wystawę Blask Prawdy, Piękno Miłosierdzia. We wtorek 5 lipca o godzinie 11 Ojciec Święty odwiedzi redakcję L'Osservatore Romano w 150. rocznicę założenia Watykańskiego Dziennika.